To jest spontaniczne odtworzenie przedstawienia Tadeusza Kantora pod tytułem Niech szczezną artyści. Robimy to na żywo z aktorami amatorami albo zawodowcami. Nie znam was, którzy przyszli tutaj z własnej woli. To jest nasza scena. Na scenie Tadeusz Kantor siedzi gdzieś tu, wyobraźmy sobie, krzyże. Scena jest popielata. Czarne otoczenie. Tu są drzwi. Pani wchodzi przez drzwi. Tak, wchodzi pani przez drzwi teraz. Wchodzi pani przez drzwi, tu zatrzymuje się pani na środku sceny. Rozgląda się pani, nie wie pani, gdzie pani jest. Stawia pani walizkę. Na środku stawia pani walizkę. Otwiera pani tę walizkę na kolanach. Wyjmuje z niej czapkę. Wstaje i salutuje. Nuci pani, o mój rozmarynie. Wychodzi pani dalej w kierunku brzegu sceny. Staje pani na baczność. Podskakuje pani, podnosi jedną nogę do góry. Jedna noga do góry, tak jest, dobrze. Przed siebie i krok. Salutuje pani. Odwraca się pani i patrzy na Kantora, który stoi, który siedzi tu. Wraca pani do walizki. Bierze pani ją. Rozgląda się dookoła. I wychodzi przez drzwi, które są tu. Teraz wpuszcza pani trzy osoby. Proszę bardzo, wy trzy, chodźcie. Stajcie tutaj. Pani otwiera drzwi i wpuszcza do środka. Wchodzicie do środka. Rozchodzicie się po sali, po scenie. Przestawiacie krzyże. Z miejsca na miejsce przestawiacie krzyże. Krzyże, niech to będą złączone palce w ten sposób. Przestawiacie krzyże. Ciężkie drewniane krzyże. Wchodzicie wy w trójkę. Wy w trójkę wchodzicie i przyglądacie się temu, co oni robią. Chodzicie pomiędzy nimi. Pani wychodzi na środek, na początek sceny i stoi, pani salutuje. Pani w czerwonym zostaje na środku. Podchodzicie do niej i zdejmujecie jej kurtkę. Wszyscy razem. Pani zachowuje się jak kukła, jak lalka. Nie ma pani własnej woli. Teraz podejmujecie ją do góry, podnosicie ją na ręce. Podnosicie ją na ręce, nogi do góry. Ponad głowę. Pani rozkłada ręce jak na krzyżu. I obnosicie ją dookoła po scenie. Krzyczycie, trzymaj, łap, nie puszczaj. Przenosicie ją na środek sceny znowu i stawiacie. Szarpiecie ją za ubrania. Tak jakbyście chcieli ją rozebrać. Pani jest kukłą, lalką, nie ma pani własnej woli. Ubieracie ją w coś innego. Ubieracie ją w jej kurtkę. Ostrożnie mówicie, ostrożnie, uwaga. Kantor patrzy z boku. Rozstępujecie się, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Podoba mi się to. Pan chodzi dookoła, jakby czegoś szukał. Pani przewraca się, wy ją łapiecie. Stawiacie ją na nogi znowu. Pan szuka czegoś. Pani przewraca się w drugą stronę, nie może utrzymać równowagi. Wszędzie dookoła stoją krzyże, pamiętajmy o tym, krzyże stoją. Pani się znowu przewraca, stawiacie ją teraz. Ustawiacie się za nią, ale do przodu sceny, tak żebyście byli twarzami w tamtą stronę. Podnosicie jej rękę, jedną rękę do góry. Tak? Pani nie ma własnej woli, więc ręka opada.
Podnosicie drugą rękę do góry. Opada. Nogę. Podnosicie jej nogę. Świetnie. Pani się szarpie, jakby miała drgawki elektryczne. Świetnie. Wszyscy nucicie O mój rozmarynie. Odsuwacie się od niej, a pani kroczy do przodu sceny. Jak kukła. Jak Frankenstein. Zatrzymuje się pani tam. Wszyscy stoją i patrzą. Pani porusza się jak kukła, wraca do nas. My zdejmujemy czapki, salutujemy pani. Powoli, niech pani idzie powoli. W ten sposób, bardzo dobrze. W tym czasie pani wychodzi i tym samym krokiem idzie w tamtą stronę. To pani, tak. Państwo zbierają się po tej stronie, stajecie w szeregu. Proszę bardzo, tu. Pani się zatrzymuje, odwraca i w drugą stronę idzie. Krokiem defiladowym. Świetnie. Pani wraca teraz, kukła. Kukła wraca. Wraca tu i kładzie się do łóżka. Wy odwracacie się i wychodzicie przez drzwi. Zostaje tylko kukła w łóżku. Gdzie jest moja główna aktorka? Pani wchodzi, zbiera różne przedmioty po całej sali. Podchodzi do mnie z tej strony i wychodzi przez drzwi. Drzwi zostają zamknięte. Pan? Pan wchodzi przez drzwi, proszę bardzo. Wchodzi pan. Rozgląda się. Jest niepewny, gdzie pan jest. Podchodzi pan do kukły. Podchodzi pan do kukły, patrzy na nią. Przechodzi pan na drugą stronę sali. Na drugą stronę sali. Bierze pan coś. Wraca. Poprawia jej prześcieradło, którym jest przykryta. Chodzi pan teraz smętnie po całej scenie, jakby pan nie rozumiał, gdzie jest. Mówi pan, dzisiaj był duży ruch. Dużo pogrzebów. Jeszcze raz. Dziewice na nagrobkach. Jeszcze raz. Dziewice na nagrobkach. Jeszcze raz. Pogrzebów, dziewice na nagrobkach. Jeszcze raz. Dzisiaj był duży ruch. Dużo pogrzebów, dziewice na nagrobkach. Super, jeszcze raz. Dzisiaj był duży ruch. Dużo pogrzebów, dziewice na nagrobkach. Siada pan po tamtej stronie. Przez drzwi wchodzi pani. Żebrze pani. Krzyczy pani o mannę do nieba. O mannę do nieba. Lamentuje pani. Chodzi pani dookoła i lamentuje. Wznosi pani ręce do góry. Lamentuje pani, głośniej. Pan podchodzi do niej, zajmuje się nią, oferuje jej miejsce na ławce. Mówi pan, matka mojej matki.
Wchodzi pan przez drzwi. Wybiega na środek. Pan zostaje, pan zostaje. Wyciera nos. Pan mówi tak. O, a więc tu jestem, więc mogę wyjść. I wychodzi. O, a więc tu jestem. I wychodzi pan. Szybko. Wbiega pan. Mówi pan, nie ma mnie. Nie ma mnie. Pan mówi, a więc jestem, więc mogę wyjść. I pan wychodzi. Pan mówi, aha, więc jestem, więc mogę wyjść. Pan wbiega. Krzyczy pan, aha, nie ma mnie. Nie ma mnie. Więc mogę wyjść. Proszę bardzo. Panowie, nie odchodźcie za daleko. Więc jestem. Więc mogę zostać. Pan się śmieje histerycznie, pan wbiega. Ach, więc jestem. Pan mówi. Super. Więc pan może wyjść. Pan może wyjść. Teraz wchodzicie do środka, obaj. Raz jeden wychodzi, raz drugi wychodzi. Ale szybko. Raz. A więc jestem, mówicie, wchodząc na scenę. Proszę. A więc jestem. Więc mogę wyjść. A więc jestem. Więc mogę wyjść. Aha, a więc jestem. A więc jestem. Mogę wyjść. Pani podchodzi do kukły leżącej. Pan wchodzi, wyciera nos. Pan wbiega na środek i mówi, a więc jestem. Podchodzicie do kukły, patrzycie na nią. Przekręcacie ją na brzuch. Pokasujecie. Kukła się trzęsie. Chodzicie w tę stronę, dookoła. W tę stronę, dookoła. Dookoła. Bardzo dobrze. Mówicie, a więc jestem już tu. Kukła mówi, więc mogę wyjść. Dobrze. Jeszcze dalej. Robimy chór. A więc jestem. Kukła, więc mogę wyjść. Więc mogę wyjść. Podchodzicie do kukły, odwracacie ją na plecy. Pan wychodzi przez drzwi. Nie, pan wychodzi przez drzwi. Pan staje na środku sceny i mówi, co panu się dzisiaj przydarzyło. Idę sobie... Głośno, do publiczności. Idę przez... Coś się dzieje. Wchodzi pani tak, jakby wjeżdżała pani na drezynie. Chodź. Chodź. Stajecie tutaj? Nudzicie, o mój rozmarynie. Tak, zatrzymuje się pani, odwraca i wraca na tej samej drezynie, tutaj, w tę stronę. Pan siada. O mój rozmarynie, rozwijaj się. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Strzelcy maszerują, łani wędrują, nie się. Łani wędrują, strzelcy maszerują, zaciągnę się. Podchodzicie wy wszyscy, podchodzicie na środek sceny i klękacie. O mój rozmarynie, rozwijaj się.
Strzelcy maszerują, ani wędrują, nie wyrwę się. Ułani wędrują, strzelcy maszerują, nie wyrwę się. Pani wstaje? Jedzie pani na drezynie wokół ludzi. Na drezynie. Tak, bardzo dobrze. Państwo salutują. Wchodzi wojsko. Potrzebuje wojska. Kto zagra wojsko? Bardzo proszę, ochotników, chodźcie do mnie. Potrzebuje wojska. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Dobra, w takim razie chodźcie, wystańcie. Wstańcie wy i maszerujcie jak wojsko. Jesteście wojskiem. Dobra? Maszerujcie dookoła. Chodźcie, bardzo proszę ochotników następnych. Pani na drezynie, tak. Wojsko idzie tędy. Pana poproszę, niech pan wyjdzie. Niech pan wyjdzie przez drzwi. Wjedzie pan zaraz na koniu. Wy maszerujecie dookoła. O, super, dzień dobry. Maszerujecie dookoła. Nie musicie iść w ten sposób równy. Możecie iść bezładnie, bezładnie. Każdy w swoją stronę. Krokiem defiladowym. Idziecie jak kukły wojenne. Takie kukły nakręcane. Pani nie zamarzła tam? Kukła nie zamarzła? Świetnie. Zbieracie się w szyk tutaj. Szyk dwójkowy. Super. Stajecie tutaj w szyku dwójkowym. Bardzo dobrze. I maszerujecie w tamtą stronę, tym samym krokiem. Jak kukły. Tam łapiecie się wszyscy za ręce i stajecie w różnym szeregu. W równym szeregu. Maszerujecie w miejscu, stojąc w miejscu, w ten sposób. Bardzo dobrze. Kukła wstaje. Biega. Wjeżdża koń. Proszę bardzo. Tak, wy podchodzicie do konia, witacie go, tak jakby to był marszałek Piłsudski, ktoś niezwykle ważny. Podchodzicie do niego, próbujecie złapać go za uzdę, admirować, admirujecie konia. My, pierwsza brygada, proszę bardzo. Super. Salutujecie wszyscy, to jest wasz marszałek, to jest najważniejsza osoba w państwie, to jest wasz przywódca. Przyklękacie przy nim, tak jakby on był wielki. Wielki, rozłożysty, niezwykle ważny. Koń zostaje, wszyscy wychodzą przez drzwi. Kukła zostaje na miejsce. Kładzie się. Przykro mi, taka rola. Kukła, stajesz tu, marszałku. Marszałku, stajesz tu. Stoisz. Jako wódz, naczelny wódz tego państwa. Jarosław Kaczyński. Albo ktoś taki. Pani. Wchodzi pani i popycha konia do przodu, tak żeby się przesuwał. Ale z wielką admiracją, z wielką admiracją. Chodźcie bliżej, chodźcie bliżej. Stańcie tutaj na ławkach. Stańcie na ławkach. Mówicie, runął nasz świat. Runął nasz świat. Koń wraca. Koń wraca. Pani chwyta go za uzdę i prowadzi go do nas. Runął nasz świat. Runął nasz świat! Runął nasz świat! Koń na środek sceny. Pan i pan, bardzo proszę, przed konia. Pan mówi tak. Aha, to pan! Aha, to pan! A pan mówi, nie, to pan! Nie, to pan! I przechodzicie, zmieniacie miejsca. Zmieniacie miejsca i robicie to dynamicznie. A, to pan! Idziecie tam, gdzie wskazujecie. Proszę bardzo. Nie, to pan! To pan! I przechodzicie na drugą stronę.
odwracamy się i pan mówi do mnie, a to pan. I pan mówi też, a to pan. No to pan. To pan. I przychodzicie, proszę bardzo, dynamicznie. Pan bierze kukłę za rękę i bada puls. Pani mówi, nie, to pan. Wchodzi pani do akcji. Dynamicznie. To pan. Idziecie za ręką. To pan. To pan. To pan. Włączacie się. Nie, to pan. To pan. To pan. Nie, to tamten pan. Nie, to pan. Biegacie, biegacie coraz bardziej szaleńczo. To pan. To pan. To pan. Zdecydowanie. O, rety, rety, ktoś krzyczy. To pan. Cały czas, proszę bardzo. Ale cały czas proszę mnie słuchać. To pan. Dobra, przy dźwiękach to my, pierwsza brygada. My, pierwsza brygada. Wychodzimy stąd. Koń też wyjeżdża. Pan też zostawia kukłę i wychodzi. Proszę bardzo. Pani wchodzi z banią z mydlinami. Staje pani na środku sceny i zaczyna myć sobie nogi w tej bani. Pan... O, albo pan. Pan wjeżdża na szubienicy. Może pan chwycić za te sznurki. Udawać, że pan jest na szubienicy. Tak jest, proszę bardzo. Na środek. Mówi pan, że jest pan śmiertelnie zakochany. Życie nie ma sensu. Pani myje nogi w mydlinach. Wchodzi pani i udaje stripteaserkę. Proszę bardzo. Tańczy. O, świetnie. Bardzo dobre ruchy. Podoba mi się. Tak jest. Chodzi pani, uwodzi pani wszystkich. Uwodzi pani. Mhm. Jest pani gwiazdą seksualną, bombą, kotem. Wchodzi pani. Pani wchodzi, będzie pani robić na drutach. Proszę bardzo. Okej, teraz uwaga. Niech każdy sięgnie do zaplecza i każdy mówi jakiś bełkot. Proszę bardzo. Nie wiem, czy to ma sens. Na przykład pani mówi, nie wiem, czy to ma sens. Pani mówi, ależ oczywiście jest świat wspaniały. Pani mówi, niech pani wymyśli zdanie dla siebie. Jestem zakochany, bardzo dobrze. Wchodzicie, proszę bardzo. Pan wyciera nos chustką, chodzi dookoła i kaszle. Pan przesuwa pan mebel, ciężki mebel pan przesuwa. Ja też nie wiem, czy to ma sens. Myje pani nogi, cudownie. Pani jest kotem, kotem. Kot chodzi na miękkich nogach, nie na sztywnych nogach. Pan przesuwa tą szafę, ciężką szafę. Pan przesuwa się po scenie i pan się wiesza, od czasu do czasu wiesza się pan. Super, to zaczyna coraz bardziej przypominać kantora. Nie wiem, czy jestem wystarczająco piękna, to jest pani zdanie, bardzo mi się podoba, proszę głośniej. Czy jestem wystarczająco piękna? Nie wiem, czy jestem wystarczająco piękna. Nie wiem, czy jestem wystarczająco piękna. Świat jest wspaniały. Świat jest wspaniały. Nie wiem, czy to ma sens. 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 Czy mój kręgosłup to wytrzyma? Czy mój kręgosłup to wytrzyma? Czy mój kręgosłup to wytrzyma? Nie wiem, czy jestem wystarczająco piękna. Dobra, zaczynacie wszyscy mówić. Nie wiem, czy jestem wystarczająco piękna. 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 Nie wiem, czy jestem wystarczająco piękna.
Nie wiem, czy jestem wystarczająco piękna. Ta scena, która kompletnie nie ma sensu, trwa. Marszałek przejeżdża tu cwałem. Wy wszyscy skupiacie się wokół niego. Robicie to, co robiliście. Pani z mydlinami myje ręce tym razem. Wy z marszałkiem siadacie tu i rżniecie w karty. Tu. Pani zamyślona siada na ławce tu. Myśli pani nad tą miłością, która przeminęła. Wy mówicie o tym, że musicie otworzyć stragan. Pan podchodzi do kukły, podchodzi pan do kukły i wychwala ją. Na głos, bardzo głośno. No. Dobrze, pani do przodu sceny, tam podskok i pani wraca. Pan przechodzi z tym swoim sznurem na tą stronę. Państwo, tędy i tu na ławkę stają, że muszą otworzyć stragan. Słychać dźwięki harmonii. O mój rozmarynie, nucimy. O mój rozmarynie, rozwijaj się. Musimy otworzyć stragan! Marszałek, tu. Mówisz, że jesteś dumny z Polski. Jestem dumny z Polski! Musimy otworzyć stragan. Pan, przechodzi pan dookoła niego i mówi pan, że pan jest śmiertelnie zakochany. Pani wychodzi dalej, nuci. O mój rozmarynie, głośniej. O mój rozmarynie, rozwija się. Musimy otworzyć stragan, głośniej. Musimy otworzyć stragan. Musimy otworzyć stragan. Da 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 da. Jestem śmiertelnie zakochany. Jestem dumny z Polski. Proszę, wszyscy wybiegacie na środek sceny. Stajecie razem i mówicie nie dla uchodźców z Syrii. Nie dla uchodźców z Syrii. Wy troje, o mój rozmarynie. Wy troje, nie dla uchodźców z Syrii. Pan, jestem dumny z Polski. Kto chce się włączyć jeszcze? Potrzebuje następnych ludzi. Chodźcie. Chodźcie, włączycie się. Chodźcie. Jestem dumny z Polski! Chodźcie, panie. Tu, na przód. Tu, z przodu was potrzebuję. Weźcie ten koc. Weźcie ten koc, dziewczyny. Połóżcie sobie tutaj. I proszę o klęknięcie. Nie dla uchodźców z Syrii, nie pan tu stanie. Panie, klęczycie i modlicie się. Na 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 na
Na. Wy natomiast maszerujecie w tę stronę jako defilada wojskowa, proszę bardzo. Jak kukły. Super. Spróbujcie iść z orkiestrą. Orkiestra, proszę, w drugą stronę. Panie, które klęczą, proszę podejść do marszałka i zacząć go adorować. Tutaj jest marszałek, tu stoi. Marszałek, tak jakby on był... Super. Dotykajcie go. Dotykajcie go tu. O, jaki jest cudowny. Jaki on jest wspaniały. Wspaniały, cudowny. Polska jest najważniejsza, niech pan mówi. Polska jest najważniejsza. To wszystko jest jak sen. To wszystko jest jak sen. Prowadzicie marszałka naprzód sceny. Prowadzicie go. Dwie diwy, dwie churysy idące z szatanem. Zatrzymujecie się i wracacie z nim tutaj. Dobra, wy w takim razie, proszę bardzo, państwo i państwo, chodźcie tutaj do mnie, tutaj, stajecie w tą stronę i zaczynacie, marszałek do przodu sceny marszałka, a wy zaczynacie się przepychać. Proszę bardzo. Przepychacie się. Agresywniej. Marszałek wraca. Agresywniej. Chodźcie tutaj, chodźcie w tą stronę. Rozpierzchnijcie się i zewrzeć szyki tu i walczymy. Walczymy, agresywnie walczymy. Dobra. Super. Proszę bardzo, teraz tak. Wy, wasza czwórka tam, wasza trójka tu. Tu i teraz głośno, uwaga. O nic nam nie chodzi. 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 Dobra, ale teraz wy także, wam bardziej o nic nie chodzi. Proszę. O nic nam nie chodzi. O nic nam nie chodzi. Słabo. O nic nam nie chodzi. O nic nam nie chodzi! O nic nam nie chodzi! Dobra, bądźcie wkurwieni. O nic nam nie chodzi! O nic nam nie chodzi! Nam bardziej nic nie chodzi! O nic nam 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 nie chodzi! Teraz pani wychodzi tu, staje pani tu i robi pani przemówienie. O nic nam nie chodzi! 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 O nic nam nie chodzi. 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 O nic. O nic. O nic nam nie chodzi. 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 Praca pani tam. Marszałek, do mnie. Tu. Tu. Polska jest najważniejsza. Przemówienie, proszę bardzo. Polska jest najważniejsza. Polacy, polskość, Polacy najważniejsi. Polska jest najważniejsza. Polska, Polacy najważniejsi, najwięksi, wybrań Polska, wszyscy razem, Polska. Stajecie tu wszyscy za marszałkiem, panie też, panie przed marszałkiem dwie.
za marszałkiem. Za marszałkiem w trójkowych szeregach. Idziemy do przodu i zataczamy krąg, nucąc Boże coś Polskę. Proszę bardzo. Kukła kładzie się tutaj, może się przykryć kocem. Boże coś Polskę, pamiętacie to? Tak. Ją osłaniał tarczą swej. Zabić, Panie. Na, 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 na. Okej, teraz moment dla kantora. Kantor wchodzi na scenę i mówi tak. Nie! To wszystko jest do kitu, czy państwo mnie nie słuchają? Czy państwo nie rozumieją, czego ja was oczekuję? Czy państwo nie rozumieją, czym jest teatr? Do czego służy teatr? Co ja chcę tutaj wyrazić? Czy jesteście bandą imbecyli? Po coś tutaj przyszliście? Po co? Ja was pytam, po co, skoro nie słuchacie tego, co was mówię? Czego ja od was chcę? Siadać tutaj wszyscy, siadać, siadać, siadać. Tu siadać, ale teraz słuchać. Kukła. Wstaje, mówi dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, wychodzi pani na środek. Na środek do publiczności, tak jest. Dalej. Robi pani przysiad. Drugi przysiad. Zdejmuje pani but. Wszyscy patrzą. Drugi but pani zdejmuje. Może pani stanąć na kocu. Mówi pani o swoim dzieciństwie. Dzieciństwo tuż takie słodkie i różowe. Moje dzieciństwo pełne różowych wydarzeń. Moje dzieciństwo pełne słońca, pełne zabawy. Wszyscy bawili się mną i rzucali, i przytulali. Moje dzieciństwo to zabawa. Wy się z tym nie zgadzacie, nie zgadzacie. Ona bredzi. Nie, 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 zdecydowanie nie. Bredzi. Ona bredzi. Nie, to brednie, brednie. Tego się nie da słuchać. Bredzi. Bez sensu. Bez sensu. Tak nie wygląda dzieciństwo. A jakby się zastanowić, może coś w tym jest. Jednak może, no spróbujmy tak zastanowić się. Może coś w tym jest po prostu. No, myślę, że trzeba spojrzeć na to wszystko ogólnie i jakoś tak się bardziej zastanowić i dopiero zdecydować. Nie wiem, może gdyby mnie wszyscy byli idiotami, to jednak coś by z tego wynikło, ale tak to ja nie wiem, nie wiem. Nie wiem, idioci po prostu, to jest idioci. To wszystko wina państwa, to wszystko wina państwa. To wszystko wina państwa, to wszystko wina państwa. Nie, no trzeba gdzieś pojechać, tak się nie da. Dokąd wyjechać? No nie wiem, na Księżyc wyjechać. Na Księżyc wyjechać? Na Księżyc. Czy pan się zgadza z tym, że na Księżyc wyjechać? Ależ jak najbardziej się zgadzam. Na Księżyc, tak? Wyjechać na Księżyc, tak? Wyjechać na Księżyc. Dzieci ryby głosu nie mają. Chciałbym, żeby pani zaśpiewała tę pierwszą brygadę. O, to my, pierwsza brygada. My, pierwsza brygada. Jak?
Jak to jest? To my, pierwsza brygada, słoneczna brygada, za na stos rzuciliśmy nasz życia los, na stos, na stos. I teraz uwaga, ta rakieta odpala i lecimy na księżyc z tą rakietą, dobra? Uwaga, hop! Na księżyc. Jak się pani czuje w tej rakiecie lecącej na księżyc? Świetnie, nigdy nie byłam wcześniej w rakiecie. Jak pani się czuje lecąc na księżyc? Cudownie, jestem taka lekka. Jak się pani czuje lecąc na księżyc? Ale szybkość, no co, wspaniale po prostu. Czy nie ma żadnych problemów lecąc na księżyc? Niech pani im powie. Nie ma. Nie ma żadnych problemów. A co zrobicie z jedzeniem? Zjemy. A co zrobicie z powietrzem? Jak zaadresujecie ten problem? Wszystko dobrze. Wszystko dobrze. Jeszcze jest tlen. Jeszcze jest tlen? Jeszcze jest tlen. Jak duży tlen jest? No czuję, że jeszcze jest, ale może go zabraknąć moment. To się boję. Lecimy w takim razie, lecimy na księżyc. Tu na księżycu kukła czeka na nas. Kukła. Kukła staje, rakieta leci dalej, kukła się odłącza. Kukła jest naszym księżycem, lewitujemy wokół niej. Proszę bardzo, rakieta cały czas leci. Leci, wjeżdżamy na orbitę. Kukła jest malarzem. Kukła ma przed sobą obraz i pejzaż. Kukła zaczyna malować. Podśpiewuje sobie starą warszawską piosenkę. Na melodię księżyca lśni srebrzysty blask. Lśni słoneczny blask, księżyca śni. I to wszystko jest u kantora, przysięgam. Blask księżyca brzmi, słoneczny blask. Dobrze, dotarliśmy, było za mało tlenu. Niestety otwarcie rakiety spowodowało, że wszyscy usnęliśmy, kładziemy się, wszyscy usnęliśmy. Usnęliśmy. Pan i pan postanowiają zagrać w karty. Proszę bardzo, pan w czapce, pan w kapeluszu żarnym wstaje i postanawiacie zagrać w karty tutaj, na tej ławce. Tymczasem pan, korzystając z tego, że nikt nie widzi, wszyscy śpią, pan kradnie kukłę. Kradnie pan kukłę razem z butami, niech pan ją ukradnie. Tak, i tu przez drzwi. Niech pani założy sobie buty. Dobrze. Panie budzą się, widzą, że nie ma kukły, nie ma księżyca. Ktoś ukradł księżyc. Tu, nie ma. Panika. Alarm. Budzicie się. Gdzie jest kukła? Gdzie jest księżyc? Gdzie jest? Szukacie, gdzie jest? Macie pretensje do siebie nawzajem. Kto ukradł księżyc? Księżyc. Biegacie dookoła. Gdzie jest księżyc? Gdzie pan w tym czasie odbywa stosunek płciowy z kukłą? Proszę bardzo, tutaj. Zainscenizujcie to w jakiś sposób. Proszę bardzo, na tej ławce. Gdzie jest? Możecie na stojąco, przytulić się do siebie. Tutaj zachodzi akt seksualny. Okej. Okay. Dzielicie się na dwie obozy. Na dwa obozy się dzielicie. Gdzie jest księżyc? Kto zabrał księżyc?
super. I teraz zaczynacie mieć pretensje do siebie nawzajem. Proszę bardzo, ten... oddalcie się od siebie, proszę. Oddalcie się od siebie. Wy tu. Okej. Jaka jest wasza strategia na to, żeby odzyskać księżyc? Obudzić się. Modlić się. Zacząć szukać. Ja nie wiem. Okej. Organizujecie w takim razie bojówkę. Okej? Organizujecie bojówkę. A wy, jaka jest wasza strategia? Będziemy manifestować. Osądzać innych. Strajk głodowy. Petycję napiszemy. Rozgarniemy chmury. Okej, bardzo dobre. W takim razie wy organizujecie manifestację. Manifestację, wy bojówka paramilitarna. Okej? Wy odbywacie, cały czas odbywacie stosunek płciowy. To jest długi stosunek płciowy. Tak jest. Super. Możecie zacząć manifestować, proszę bardzo. Aha. Dobra, pan bierze kukłę i prowadzi pan ją przez środek, jakby to była pana dziwka. Po prostu, jakby to była kobieta, którą pan wykorzystał i do której nie ma pan szacunku, jakby pan chciał ją sprzedać. Proszę bardzo. Wy, bojówkarze, biegacie, wskakujecie na ławki, tu, tam. Coś wygrażacie. Pani jest mistyczką. Mistyczką. Doznaje pani olśnienia. Dobrze? Niech pani wyjdzie na środek. Ona doznaje olśnienia. Pani ma coś w rękach, co pani uważa, że jest święte. Pani ma to coś, wychodzi pani tam dalej. Państwo za nią. Wszyscy przekonujecie się do jej olśnienia. Proszę wyjść tu. Na środek, w tamtą stronę, tam mamy publiczność. Tutaj wy, tu, za nią, doznajcie tego samego olśnienia. Proszę bardzo. Okej. Bardzo mi się to podoba. Wychodźcie, chodźcie wy, wyjdźcie tu, wyjdźcie stąd. Wyjdźcie tam. Ludzie! Wychodzicie w tamtą stronę. Ludzie! Ok, wychodzicie w tamtą stronę. Wychodzicie w tamtą stronę. Wychodzicie tam. Wychodzi pani tam. Wychodzi pani tam. Niech pani gra. Okej. Wchodzicie wszyscy. Łapiecie ją na ręce. Unosicie ją nad sobą. Wy w trójkę zostańcie. Pani krzyczy swoje objawienie. Wy próbujecie ich odciągnąć od niej. Proszę bardzo. Walczycie z nią. Jednocześnie tutaj, w tej części sceny przygotowana jest wielka mechaniczna zapadnia, która jest także szubienicą. Tu, proszę sobie wyobrazić, tutaj następuje budowa wielkiej szubienicy. Tak, bardzo dobrze to robicie. Super.
Tak, połóżcie ją tam, bardzo, bardzo dobrze. Kładziecie ją pod wielką mechaniczną szubienicą. Natomiast wy wszyscy rozchodzicie się po całej scenie, Niech pani zamrze. Rozchodzicie po scenie i teraz stoimy. Stoimy nieruchomo. Żeby to nie było takie oczywiste. Pan ręce do góry, pani ręce w bok, pan w szerokim rozkroku z lekkim pochyleniem się do przodu, jakby pan po coś sięgał. Pani noga do góry i chwyta pani tą panią za ramię. Żeby łatwiej było pani stać, za ramię pani ją chwyci. Pani udaje pani krzyż. Pani, podoba mi się. Pani w jakimś takim wykroku sportowym. Proszę bardzo. A pan jest marszałkiem. Pani natomiast chodzi i wszystkim się po kolei przygląda. Teraz tak, proszę sobie opracować w głowie jakąś inną pozę. Jak powiem, albo nie, jak pani chodząca powie, albo klaśnie w dłonie, to na ten dźwięk zmienicie pozę na tą, którą sobie obmyśliliście, dobra? Uwaga. Super. Proszę bardzo, jeszcze raz. Jakie to uczucie? Zajebiste. Proszę dalej. Super. Jak się pani czuje? Cudownie. Dlaczego? Bo jak klaszcze te wszyscy... Nie wiem, jak to powiedzieć. Ma pani na coś wpływ? Mam wpływ, w końcu. Okay. W takim razie proszę prowadzić te zajęcia dalej. Proszę na każde klaśnięcie zmieniać pozę. Wszyscy. Świetne. Proszę te zajęcia trochę bardziej rytmiczne zrobić. Panią poproszę, żeby pani wstała. Tańczycie. Da pani radę? Pomogę. Pani wstaje. I proszę mówić o moralności. Moralność jest skałą, na której należy zbudować przyszłość narodu. Narody niemoralne pogrążają się w upadku oraz giną.
przypomnijcie sobie państwo, co się stało ze starożytnym Rzymem. Nasz wielki powieściopisarz, dostał Nagrodę Nobla za powieść Quo Vadis o tym, jak to Rzym pogrążał się w rozpuście i musiał ulec w końcu moralnej wyższości chrześcijaństwa. Musimy zadbać o moralne korzenie naszego narodu. Tak, młodzież powinna należeć do organizacji. Myślę, że Strzelec będzie tutaj stosownym miejscem dla wielu z nich, zwłaszcza chłopców. A co wyście państwo zrobili, aby dopilnować wasze dzieci? Dokąd one chodzą? Z kim one się zadają? Co one myślą? W co one się bawią? Co one oglądają? Czy oglądały, broń Boże, Harry'ego Pottera? Żadne sztuki czarnoksięskie, żaden dopust szatana nie może być dopuszczony. Pobożność, skromność, hart ducha i ciała. Niech pani się tutaj położy teraz jeszcze raz. Dobrze, to niech pani siedzi. Niech pani siedzi. Pani. Niech pani zacznie przemawiać o tym, że najważniejsze jest gimnastyka, że seks jest super. Gimnastyka jest wspaniała, tak samo jak seks. A poza tym uważam, że trzeba zalegalizować marihuanę, ponieważ gimnastyka jest wspaniała i trzeba zalegalizować marihuanę. Bo seks jest wspaniały i gimnastyka jest wspaniała, dlatego właśnie trzeba zalegalizować marihuanę. Właśnie dlatego trzeba to zrobić. A gimnastyka jest tak wspaniała jak marihuana, dlatego skoro gimnastyka jest legalna, marihuana też powinna być. Tak samo jak seks. I gimnastyka. I marihuana. Ponieważ cały czas uważam, że trzeba zalegalizować marihuanę, tak samo jak gimnastykę, która jest już legalna. A gimnastyka jest wspaniała. Rozwija i duszę, i ciało, tak samo jak marihuana, którą trzeba zalegalizować. Gimnastyka jest cudowna, wspaniała, rozwija. Trzeba ćwiczyć codziennie. I trzeba też zalegalizować marihuanę. I palić codziennie, tak samo jak ćwiczyć, uprawiać gimnastykę. A gimnastyka jest ważna, ponieważ rozwija ciało i sprawność, a marihuana też w tym pomaga, jak wiemy, dlatego trzeba ją zalegalizować. I palić codziennie i codziennie ćwiczyć, żeby być zdrowym. Tak. Potrzebuję waszej pomocy, pomożecie mi? Chodźcie na chwilę, proszę. Chodźcie na chwilę, potrzebuję waszej pomocy. Przestawiamy ławki. Przestawiamy ławki na środek. Mówimy Matko Boska. Matko Boska. Tą też. Tutaj. O, Matko Boska. Matko Boska.
Tutaj, wiesz co? Tutaj tą ławkę przedstawimy. Tak, przedstawiam ją tam. Matko Boska. O, Matko Boska. O, Matko Boska. Chodźcie teraz, wystarczy, wystarczy. Chodźcie teraz tu, przechodzicie tędy i wchodzicie na te ławki. Kto jest sprawny na tyle, żeby wejść na ławki, to proszę bardzo. O Matko Boska. O Matko Boska. Marszałek, gdzie jest marszałek? Gdzie jest mój marszałek? Nie ma go już? Jest marszałek. Załóż płaszcz, załóż kapelusz. O Matko Boska. Matko Boska. Uwaga, wchodzi marszałek. Marszałek wchodzi w środek, tu, tędy i wysuwa się naprzód. O Matko Boska. O Matko Boska. O Matko Boska. Wy wycofujecie się do tyłu. O Matko Boska. Marszałek, stań. Stań dumnie, jak marszałek. Wychodzicie przez drzwi. Marszałek. Marszałku, wyprostuj się dumnie i odśpiewaj hymn. Jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy. Co nam obca przemoc wzięła, szablą odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem złączym się z narodem. To było spontaniczne odtworzenie przedstawienia Niechrzczyzną artyści Tadeusza Kantora. Dziękuję bardzo.